nowe pledy, dostępne w różnych kolorach i słuchajcie, bardzo fajne są te kolory, mega mi się podoba właśnie ten niebieski. Już Wam zaraz powiem, jaki wymiar, 150 na 200 cm, zobaczcie, jaki śliczny. Oprócz tego jest jeszcze taki różowy, zaraz Wam właśnie go pokażę. I one kosztują 38 zł, więc naprawdę są w dosyć przyjemnej cenie. Jesteśmy w Action na przeglądzie, także witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że lubicie moje przeglądy. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli lubicie w ogóle Action i przeglądy z takich sklepów, to koniecznie subskrypcja, jeśli jesteście nowi na tym kanale. 38 zł. Nowością w Action są też suszone bukiety kwiatów. Są dostępne w wielu kolorach, mi najbardziej do gustu przypadł właśnie ten różowy, bo jest taki bardzo żywy, ale są dostępne też bardziej stonowane kolory. Cały bukiet ma wysokość 70 cm. Kupicie je za 17 zł. Kolejną nowością są podstawki pod laptopa i tutaj macie jeszcze wejście USB na przykład na ładowarkę jakoś czy coś takiego, pod spód możecie sobie wsunąć klawiaturę. Cały taki zestaw kosztuje 45 zł, jest taki bambusowy w połączeniu z szarym kolorem, więc naprawdę wygląda ciekawie. Z takich rzeczy komputerowych i elektronicznych nowością są zegarki i tutaj macie jeszcze też bezprzewodowe ładowanie. Ogólnie taki cyfrowy budzik kosztuje 45 zł. Tutaj są też na przykład bezprzewodowe stacje pogodowe, które pokazują Wam wilgotność, temperaturę powietrza wewnątrz, na zewnątrz. Powiem Wam, że dosyć mają bogaty wybór, bo zazwyczaj pokazują tylko temperaturę na zewnątrz albo wewnątrz, a te pokazują właśnie dwa rodzaje, 65 zł. Z kolejnych nowości są jeszcze takie wiatraczki, które możecie sobie postawić na razie na spód zimnej wody, więc będą Wam taką mgiełkę puszczały. One dostępne są w różnych kolorach. $22,50. Z drzewa mango wykonane są tutaj takie tace, które mają głębsze dno, wyglądają jak taki ciut głębszy talerz obiadowy. Kosztują niecałe 17 zł, dostępne są w dwóch kolorach. I jak dla mnie są świetną podstawką pod właśnie jakieś takie kolorowe świece. Natomiast tuż obok dostępne są za 23 zł takie tace z drewna mango. I powiem Wam, że te naprawdę pięknie wyglądają. Do tego są pokryte takim lekko błyszczącym lakierem. Kosztują 23 zł. Z nowości na dziale z lampionami są te na przykład dwukolorowe, albo są też białe i całe brązowe. Brązowych Wam nie pokażę, pokazywałam je na ostatnim przeglądzie, ale już u mnie wyszły. Mi się podobają właśnie te biało-brązowe, bo są takie dosyć ciekawe, inne od wszystkich i kosztują 20 zł. Natomiast poniżej drewniane tace na nóżkach. Słuchajcie, mogą być fajne nawet do podania jakichś fajnych rzeczy, czy do dekoracji. Właściwie zastosowań mają naprawdę sporo, posiadają antypoślizgowe nóżki i kosztują 18 zł. Nie wiem, czy pamiętacie, ja wiem, że te tace są już dawno w Action, ale one są naprawdę ciekawe. Fajne, mają takie wysokie nóżki, 27 zł. Kolejną nowością są butelki na wodę. Butelki są plastikowe, kupicie je w takich różnych wzorkach, albo bardziej kolorowe, albo tutaj z takim motywem cytrynek, przepraszam, albo właśnie motywem zwierzęcym, tam jest jakiś słonik, jakieś krzaczki i tak dalej. Zaraz Wam wszystko pokażę. Niecałe 9 zł. W Action kupicie też nowe organizery na biurko i one są dostępne w trzech kolorach, jest na przykład fioletowy, beżowy albo czarny. Ogólnie taki przybornik kupicie za niecałe 7 zł.
Na jednym przeglądzie pokazywałam te medalniczki, no ale koniecznie musicie je zobaczyć jeszcze raz. Wiem, że przybyło dość dużo nowych osób, więc nie możecie niczego przegapić. 5,50. No i tutaj kubki na szczoteczki, chociaż powiem Wam, że mają zastosowanie nawet jako szklanki, bo są po prostu ładne. Kosztują 4,50. Jonowe głowice prysznicowe. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to się pierwszy raz, szczerze mówiąc, z takim prysznicem spotykam. Kosztuje niecałe 20 zł. Dekoracje takie plażowe, które możecie sobie zastosować na tarasie, właśnie jeśli chcecie zrobić taki mega wakacyjny klimat. One mają różne napisy i taką dekorację na przykład kupicie za niecałe 6 zł. A tutaj są duże takie wiszące dekoracje plażowe, też takie wiecie boho z różnymi muszelkami. One mogą mieć też świetne zastosowanie w salonie czy w jakimś pokoju, który macie właśnie urządzony w boho stylu. Niecałe 9 zł. Na dziale kuchennym dostępne są chromowane takie polerowane miski aluminiowe. Szczotkowane, o właśnie, stal nierdzewna, za niecałe 9 zł, tego mi słowa brakowało. Albo za 4,50 są tutaj w mniejszych rozmiarach, natomiast jeszcze w mniejszym rozmiarze, już takie mini miseczki, tylko w 3 paku i też właśnie za 4,50. A tutaj zobaczcie, są takie malutkie garnuszki, jakby to nazwać, takie patelnie, tutaj jakiś rondelek, za niecałe 9 zł, świetne do serwowania, to jest idealne, jak komuś zaserwujecie coś w tym, to naprawdę będzie mile zaskoczony. Kolejną rzeczą też na dziale kuchennym są na przykład te talerzyki. I wiem, wcześniej były kubeczki właśnie z takim zwierzęcym wzorem, a teraz doszły też talerzyki. Tutaj mamy kotka, pieska, małpkę, tygrysa, zebrze, także wybór jest naprawdę duży. Taki talerzyk kupicie za niecałe 10 zł. Kolejną nowością są miseczki na dziale kuchennym za niecałe 8 zł i zobaczcie, jaki tutaj jest bardzo duży wybór kolorów tych wszystkich misek. Naprawdę jest przeogromny. Taka miska szkliwiona, zobaczcie. Kolory są po prostu miks i tutaj chyba wszystkie kolory tęczy. Ten musztardowy jest obłędny. Mi się właśnie najbardziej ten musztardowy podoba. Nie wiem dlaczego, ale zawsze jakoś tak musztardowy kolor mi się bardzo z wakacjami kojarzy. Niecałe 8 zł. Małe blendery, które kupicie w Action w różnych kolorach, jest na przykład czarny albo różowy. Taki blender kosztuje 45 zł, naprawdę ma dość sporą moc. O, tutaj jest jeszcze miętowy. Nie skruszycie nim lodu, ale jeśli chcecie zblendować jakieś ciasto, czy tam jakieś owoce, wiecie, takie dosyć miękkie, to na pewno będzie super. 45 zł. Kolejną nowością za 6,50 to są takie pojemniki, które możecie poustawiać gdzieś właśnie na regałach. Świetnie się zmieszczą, ponieważ są takie zwiększane, więc na z tyłu możecie postawić duże rzeczy, a z przodu ciutkę mniejsze. Zestawy piknikowe, które zawierają sporo elementów, mają talerzyki, sztućce i kubki, 31 części i dostępne są w różnych kolorach. Niecałe 18 zł, a tuż obok są karafki z melaminy. Taką karafkę kupicie za 13,50 i zobaczcie, ile jest kolorów. Jest zielony, jest różowy, jest fioletowy i szary. Butelki na wodę. Ciekawe, nie? 2,70.
No i tutaj pojemniczki do lodów, takie mikro na 6 kostek. Naprawdę są ciekawe. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki wielkie, pozdrawiam, hej!